Siemanko, witajcie z tej strony Fan City, a to kolejny odcinek z gry City Skylines. Poza odcinkiem porobiłem więcej tutaj ścieżeczek, między innymi w tą stronę oraz takie zejścia do tego głównego skrzyżowania, żeby było troszeczkę szybciej dostać się tutaj na górę. Myślę, że nawet to fajnie wygląda, powiem wam, dosyć ciekawie. Niestety nie zmieściły się tutaj te nabrzeża, dlatego że mamy tutaj te wszystkie drogi i tak dalej i to wszystko blokowało. Więc będzie musiało być tak, ale te ścieżki troszkę to zakrywają, te takie strome zbocza. Jeszcze bym sobie tutaj zrobił takie drzewka na przykład. O, przypuśćmy takie, bo one się czasem dosyć, o, takich sporych robią rozmiarów, więc będzie to można w miarę to zakryć. O, coś takiego myślę. To będzie wyglądało całkiem, ale oczywiście tego nie będziemy teraz tego robić, tylko to sobie zrobię poza odcinkiem, ale właśnie coś w tym stylu, już to trochę lepiej wygląda i zakrywa, także to będzie wyglądało właśnie w ten sposób. Póki co musimy jeszcze tutaj poczekać, aż tutaj się pobudują. No na razie oczywiście cały czas te strefy mieszkalne, w ogóle ich nie ma, tylko strefy handlowe tutaj chcą się budować. Trochę szkoda w sumie, bo myślałem, że to się skończy, a widzę, że strefy przemysłowe to są w ogóle jak gdzieś w kosmosie. Można by rozbudować troszeczkę jeszcze. Gdzie jestem? Tutaj. Tą strefę tą, bo ona ma tylko 4 gwiazdki, a wypadałoby, żeby było ich 5. To trochę by też poprawiło, myślę, budżet, byłoby jeszcze więcej pieniędzy i myślę, że też trochę zatrudni się wtedy więcej pracowników, także można by to na początku jeszcze jakoś tak szybko rozbudować. Nie wiem, co ja tam jeszcze nie zbudowałem, tak szczerze mówiąc, zaraz sobie to zobaczymy. Przejdźmy do zakładki tutaj leśnictwo. Okej, i tak, mam oczywiście jakieś baraki, no i więcej tych rzeczy. Tego nawet jeszcze nie mam, bo to dopiero od piątego poziomu, także to sobie troszeczkę tu jeszcze ogarniemy. Czy ja mam taki budynek? Chyba nie. Taką tutaj przetwórnię można by zrobić, szczerze mówiąc. Zrobimy. Będzie taki budynek, bo tutaj go chyba nie ma. Dokładnie, także no widzicie, jakie tutaj są braki. No to musimy tutaj się na tym trochę skupić, bo powiem szczerze, trochę zaniedbałem ten przemysł, ale wydaje mi się, że zrobimy sobie jakiś przemysł dzisiaj jeszcze. Na przykład może jakieś wydobycie czy coś. Zaraz zobaczymy sobie, gdzie ja tam mam jakieś złoża do wydobywania, bo ten przemysł, no naprawdę, no bez przesady, żeby było takie zapotrzebowanie na przemysł tutaj w tym mieście. Ja rozumiem, że ja mam troszeczkę mało tego przemysłu takiego zwykłego, bo tylko tutaj to i tutaj tylko to, ale tu i tak występują problemy w tym, bo nie ma, prawda, sklepów jest za mało. Ale no jednak przewyższają te strefy przemysłowe, także mimo to, że ja to robię, to i tak te paski są na takich samych poziomach, nie mam pojęcia. No ale dobra, no spróbujemy jakoś to tutaj jeszcze ogarnąć. Na razie dajmy sobie tak, przypuśćmy jakąś taką szkółkę leśną, usuniemy sobie druta, ale trudno, chyba żeby ją w tą stronę zrobić. Myślę, że można to zrobić w tą stronę. Dobra, jakoś tak sobie to zrobimy. Też to nawet fajnie wygląda. I tu jeszcze za tym jakąś drogę, która można by też taki wjazd zrobić na przykład. Można by chyba. Dobra, niech będzie wjazd, on też będzie się łączyć tutaj z tym, z tą drogą. Mimo, że tutaj nie ma jakiegoś dużego ruchu, tak szczerze mówiąc. Mamy też tutaj tory kolejowe, które chciałbym poprowadzić do tej strefy tutaj przemysłowej. To by mi się też trochę pomogło z towarami, ale no i tak nie ma, wiecie, nie ma problemu z towarami, tylko jest mało sklepów cały czas, no nie wiem czemu. No dobra, no ale jakoś to tu sobie damy takie duże, wielkie, fajne rzeczy jeszcze. Tu się akurat to fajnie pomieści. Dobra, no i myślę, że teraz produkcja będzie już dużo większa. Zaraz sobie to zobaczymy. Pracowników do poziomu, o, trzeba 800, o, to czekajcie, to ja sobie tutaj zrobię jeszcze jeden taki budynek, który, o, ten budynek, on ma pracowników tutaj ile? 35? Trochę mało, ale no zawsze coś. Tylko tutaj już tak troszeczkę, można powiedzieć, są problemy z tym, że nie ma tutaj strefy leśnej, bo tu już tak wszystko trochę zostało wyczerpane wcześniej. Okej, niech będą takie pracowniki... Tutaj jeszcze taka strefa. Też akurat się prąd przeniesie. Troszkę tutaj będą zanieczyszczenia, ale no, nie ma tragedii, jakoś tam
Bardziej w to na lewo, tam idzie ten smog, także tutaj są bezpieczni. Powiedzmy, że tak to działa. To by było fajnie, gdyby tak coś dodali w dwójce, że jednak wiecie, mamy te takie, ten wiatr i wiecie, no bo skoro jest tutaj w tej grze tak, że w kierunku wiatru przekręcają się tutaj te turbinki, o, one się kręcą dookoła siebie, jak sobie damy szybciej czas, to one się dookoła kręcą, także jakby wychwytują ten wiatr, o, z tego co widać nawet teraz na oczach naszych. Fajnie jakby też ten wiatr działał na rozprzestrzenianie się, przypuśćmy, może nie pożaru, bo to przesada, ale właśnie tych zanieczyszczeń, nie? To by było też w sumie spoczko, że musimy robić wtedy drzewka, żeby to, prawda, zatrzymywało ten smog i żeby nie było takiego dziwnego smogu nad tutaj tymi strefami, nie? I żeby to nie miało aż tak dużego tutaj zanieczyszczenia, bo tak to nie działa w prawdziwym, prawda, no, życiu, no bez przesady, żeby to aż takie było duże zanieczyszczenie na całym tym obszarze, naprawdę, no bez przesady, ale żeby właśnie ten wiatr jakoś miał wpływ na smog z tych kominów i tak dalej, to myślę, że byłoby całkiem. Chyba jeszcze usunąłem prąd do tego centrum, tak? Tak, ale już jest git. Dobra, czy to coś dało teraz? Okej, idą w górę, no nie importujemy, całe szczęście, bo to bym się trochę zdziwił, gdybym nagle był import jeszcze. Także to jest gites, pokażcie mi jak tutaj wygląda jednostki 80, no nie, no tutaj jest sporo tych jednostek, mimo że tutaj nie ma lasu, ale jest git, dobra. Także zobaczymy, no wydaje mi się, że pasek jest jeszcze wyżej niż był, no super, po prostu zarąbicie to wygląda. Dobra, gdzie ja mam, moi drodzy, jakieś zło? Ja mam dużo rudy na wodzie. Czemu na wodzie akurat? Dlaczego ja mam rudę na wodzie? Aż tak dużo, a tak na lądzie tak już tak trochę mniej. Tutaj w ogóle jest ciekawa opcja, bo można by to trochę wydobyć, tak szczerze mówiąc, tutaj z tego miejsca. Tu mamy tutaj w tych miejscach. I trochę tam po drugiej stronie, tam sobie też wydobędziemy to. No i na tej wodzie by to można też jakoś wydobyć, przypuśćmy gdzieś w tych rejonach sobie zrobimy. Ale jeżeli chodzi o ropę, to tutaj te rejony też mi się podobają, tak szczerze mówiąc. Taka będzie tutaj dzielnica, mam akurat blisko dzielnicę. Taką, powiedzmy sobie szczerze, taką, no nie wiem, niezbyt bogatą, nie, no nie, są bogaci, ale będą biedniejsi troszkę, bo będą mieli koło okien wydobycie ropy. Tylko tak, musimy sobie tą szkołę trochę przesunąć, jednak jakoś tak coś mi każe tą szkołę przesunąć, żeby ona nie stała tak idealnie w centrum tego smrodu. No tutaj też nie jest to zbyt dobry pomysł, tak szczerze mówiąc. Ale no tutaj no zobaczymy, dobra. Na razie niech to sobie stoi gdziekolwiek. Będziemy dopiero robili te strefy, to będziemy się zastanawiali, gdzie to poprzesuwać. To sobie możemy dać na przykład tutaj. Zmieści się? Nie zmieści się. Kurde, ciasno wszędzie. Ciasno. Tutaj też bym tego. To też sobie na razie. Tu. O, dobra. Na razie tu robimy, moi drodzy, strefę. To oczywiście też nie będzie na początku zbyt duża ta strefa. Okej, mamy tutaj trochę drzew, więc tych będzie chroniło, tych już tak niezbyt. Mamy też tutaj transport, więc bardzo fajnie. Do pracy nie będzie problemu z dojazdem. I oczywiście później będzie tutaj dzielnica, tak, ciąg dalszy tego Brooklynu. Ale jeżeli mamy taką możliwość, żeby to wydobyć, to ja tam nie widzę problemu. Może by to zrobić tak właśnie bardzo, na przykład, wiecie, tak sobie to zrobimy dosyć przemysłowo. Widziałbym tutaj, szczerze mówiąc, jakiś wiadukt. Nie wiem dlaczego. Ale też pokażę wam, jak takie wiadukty sobie robić. Czyli drogę nad drogą bez modów, to jest spoko opcja. Robimy sobie tak, kawałeczek, bardzo krótki kawałeczek. Przypuśćmy taki. Tutaj pod tą drogą. Następnie kontynuujemy sobie tą drogę. Tak, żeby się dało tu jeszcze wyjechać w ten sposób, żeby się nie zrobiły dwa filary, czyli jakoś w ten sposób. O, dobra, niech będzie tak. Dlatego, że musimy też tutaj tą drogę troszkę przedłużyć w tym miejscu. O, i lecimy sobie dalej, proszę bardzo, tak. I lecimy sobie dalej, tak.
No i generalnie w tym miejscu powinien być filar, a tego filara nie ma. I mamy taki naprawdę długi odcinek i drogę pod drogą. Tylko minus jest taki, że nie możemy teraz w tym miejscu zrobić, prawda, drogi, nie? Tą na górze, bo na dole to oczywiście no problem. Okej, więc takie coś tutaj sobie zrobimy. Nie wiem, po co by to tutaj miało być, ale będzie, nie wiem, będzie fajnie. Będzie fajnie. To sobie jeszcze troszeczkę przedłużę. Dobra, jakoś taki tutaj będzie zakręcik za chwilkę. I jakiś dworzec towarowy też by tu, myślę, można by zrobić. Tu będzie oczywiście dosyć łagodny ten taki zjazd w dół. Tu sobie takiego walniemy ślimaczka. Tylko potrzebujemy na taką minimalną tutaj sobie zjechać. I tak, tutaj sobie zjeżdżamy raz w dół. Dobra. Tu sobie zjeżdżamy. Czy to jest równo? Nie wiem. A nie, bo to ma być... tu, o. Tutaj sobie zjeżdżamy raz w dół. I tutaj sobie zjeżdżamy jeszcze raz w dół. O, tylko tak, no tu już dwa razy. Trudno. Ale i tak prezentuje się to całkiem łagodnie. Ciężarówki nie powinny mieć z tym większego problemu. Tak szczerze mówiąc. Tutaj sobie teraz to zrobimy jakoś tak. To sobie zrobimy jakoś tak. I podłączymy się do tej drogi tutaj, co jest. W końcu będzie jakieś podłączenie w tym miejscu. Mamy też blisko zjazd z autostrady, także kolejny plus. Tu mamy jeszcze taki też łącznik zrobiony, więc ruch nie powinien tutaj jakoś, wiecie, przebiegać tragicznie. Zrobimy sobie z tego tą taką miejscowość, która jest w Rosji, taka bardzo zanieczyszczona. Niestety zapomniałem, jak się ona nazywa dokładnie. Ale tam naprawdę jest totalny syf. Dobra, drogę przy autostradzie, ona tu chyba sobie jeszcze jakoś za bardzo w górę nie idzie. Jak sobie nawet idzie, to tam tyle to jeszcze, myślę, może iść. Albo nie. Nie, tu sobie to oddalimy tak troszeczkę jednak. Tutaj będzie w ten sposób i zrobimy sobie ją jakoś w tej odległości tutaj od tego wszystkiego. Żeby te drzewka jednak tutaj zostawić. Nie wiem dlaczego tak lubię drzewka, ale no, niech będą. Okej, jakoś tutaj w ten sposób. I dopiero tu będzie taka Esa Floresa. Jakoś w ten sposób. I to tak. No i dobra. Także mamy tutaj drzewka jakoś tam ominięte. Tu jest akurat taki ten problem, że tu jest na takim łuku ten tor. I może być problem, żeby tu zrobić jakiś fajny, jakieś fajne rzeczy. Dobra. Tutaj możemy sobie drogę, o, nawet idealnie wyszło. Kolejną taką sobie tutaj drogę zrobimy. Dobra, jakoś tak. Tutaj jakoś w te rejony, tak żeby to też nie było zbyt blisko miasta. Także myślę, że w ten sposób to będzie tak całkiem. Tu jeszcze sobie to podłączymy. No, ta droga niech będzie tak. Chyba się jakoś za bardzo do tych torów nie zbliża. A nawet jeśli tam odrobinkę, to jeszcze no problem. Dobra, no i to też by wypadało tu jeszcze podłączyć sobie do tego miejsca. Nie wiem, czemu tu jest ten ślimak, tak szczerze mówiąc. Ale prezentuje się całkiem fajnie. Dobra. Jeszcze jakieś drogi tutaj sobie zrobimy. I tu będzie takie naprawdę typowe po prostu centrum wydobycia. Okej, ropa jest akurat tam, gdzie porobiłem te drogi, tak mniej więcej. Sobie to jeszcze zaznaczę, żebym też widział później, jak ta strefa idzie, to tak będą te wydobycie. Dobra, no i tak, teraz lecimy sobie tu. I budujemy budynek główny przemysłu naftowego, to jest duży budynek. No niech będzie tutaj na przykład, koło tego zjazdu. I mamy szyby naftowe, jakieś tam zakłady. I mały terminal naftowy. Okej. Okay. Proszę mi to wyłączyć. Połowę okna mi to zasłania. Halo. Czemu tak? Dobra. Jakie to ma zanieczyszczenie? W ten sposób. No niech wam będzie. Także jakoś tu, jak sobie to będziemy robić, to nie powinno być jakiegoś większego problemu z tym. Jak będzie tego też dużo, to oni to dosyć szybko wypiją. Bo naprawdę, to oni są w stanie tutaj wychlać to w ciągu paru, nie wiem, paru godzin. Takich realnych, czy nawet minut, tak szczerze mówiąc. Bo się nigdy nie patrzyłem na zegarek.
Dobra, tutaj gdzie ja skończyłem? Czemu się włączyła ta opcja, która mi... Nic nie widzę przez to. Dobra, są szyby naftowe. Są szyby naftowe. Zarabią ssać. Ciekawe rzeczy. I tak, to, aha, tu jeszcze wody nie ma. Po co im woda? Po co tym szybom woda? Ale za... O, las się bierze. Gdzie? Dobra, tam cię się trochę spali. To by się tam tym przejmował. Okej, dajmy tutaj jeszcze taką wodę, jak tak potrzebują. Dobra, tak. I tutaj tak. Co my tu jeszcze możemy teraz zbudować? Co tam się odblokowało? Będziemy sobie robili to. Okej. To jest małe, a ma takie zanieczyszczenie, że ocie panie. Weź pan to. Niech będzie w tamtym miejscu. Zbiorniki, mały terminal. Można by też zrobić, bo to fajnie tu będzie pasować w miarę. Niech będzie. Dobra, o jak wszyscy wyjechali nagle do tego szybko. Dobra, niech mi to szybko zapełnią. Tak w połowie. I proszę mi się stąd rozjechać. Bo to aż no dramat, taki korek nagle się zrobił. Matko jedyna. Dobra, tu sobie to jeszcze nie podłączyłem. Jak tutaj mamy tą drogę, to myślę, że można by tutaj ją jakoś też podłączyć. Na przykład w ten sposób. Tutaj również podobnie. Tylko tam dalej to już chyba nie będziemy szli z tym. Więc tu sobie to po prostu zakończymy. Takim dosyć ostrym zakrętem, ale dadzą sobie chyba radę. Dobra, jest na tyle szerszy, że jest git. Okej, gdzie te ciężkie rowerczki teraz sobie będą jechały? Aha, one sobie jadą tutaj tędy i tu sobie wjeżdżają na ten... No to dobra, no to jakoś za bardzo ludziom nie... O, już kolejny poziom, wow! Jakoś za bardzo ludziom chyba to nie będzie hałasowało, bo po prostu, no tak bardziej sobie jadą, wiecie, dookoła. Tym to ja hałasuję, ale to chyba przez tą stację. Ale to tam. Oj tam. Kto by się tam tym przejmował? Tutaj jeszcze widziałem też jakieś malutkie złoża, to sobie to zrobimy. Strasznie szybko widzę... jak to zapiernicza, ty? O kurde, dobra, to tak, że mamy kolejny poziom, to robimy budynki. Tak, mamy oczywiście już te większe szyby naftowe. Mała platforma wiertnicza, to sobie ją zrobimy. Ona ma też większy zasięg, ale produkuje również więcej zanieczyszczeń. Ale tu jeszcze chyba nie będą dochodziły do stref mieszkalnych, także... Dobra, tu i tu. Okej. Możemy tutaj tą grę zwolnić. Mamy tu jakieś baraki dla pracowników. Myślę, że sobie możemy tutaj kilka ich zrobić. Koło tej drogi sobie zrobimy. O, tak prawie, że pod tą drogą niech to będzie. Tak, tu mamy te szyby. Tu zakład to już robiłem. To teraz co robi? Teraz jeszcze coś innego. Petrochemiczny. Bardzo, coś takie małe? 100? Okej. Damy sobie to tutaj, bo tutaj nie ma aż tyle drzew, więc tak nie ucierpią. Już jakie zanieczyszczenie to produkuje, ja cię kręca. Bez przesady też. Dobra, no niech będzie. No jest wydobycie porządne. Na razie widzę, że tędy jakoś za bardzo tutaj te samochody nie jeżdżą. Bardziej tutaj sobie jeżdżą tymi tutaj drogami. A te też mają tutaj, mówię, blisko do tej autostrady, nie tak szczerze mówiąc. Można by im tutaj jeszcze zrobić ten jakiś taki łącznik. Tylko teraz ta szkoła to mi w ogóle nie pasuje. Gdzie ją tutaj dać, tą szkołę? Tutaj może. No, tu jest tak troszkę koło tych drzewek. Więc myślę, że nie będzie tragedii. Damy tu jeszcze jakieś szybsze dojście. Tutaj się zmieści. O, idealnie postawiłem. Dobra. Więc będzie takie tutaj jeszcze dojście. Też z drzewkami. Oj, prąd się przez to usunął. Ujdź. Ale tu sobie zrobimy taki jeszcze wjeździk w te rejony. Co też powinien spowodować, że no, będą wyjeżdżali szybciej chyba. Mi się wydaje. Zresztą nie wiem, czy będzie im się chciało dookoła tutaj tędy jeździć, tak szczerze. Ale dobra, no zobaczymy. Zrobimy, będziemy się martwić później. Czy to będzie działać, czy nie. Dobra, tak i oczywiście zakręt. Dobra, no i zobaczymy, czy to coś tutaj pomoże. Mój Boże. Tu jeszcze prąd. W ten sposób.
Okej, korki się tutaj ogarnęły, nie ma jakiegoś tam dużego, szczerze mówiąc, ruchu w tych rejonach, także całe szczęście. Tu sobie jeszcze zrobimy takie połączenie, jak się będzie w ogóle dać. Nie, wiedziałem. Dobra, pokażcie mi te poziomy. Okej, tu już za chwilę będzie. Bo mamy już tyle pracowników, także niedługo będzie kolejny poziom. Czemu? Halo, proszę mi nie importować. No, mamy na tyle tego wszystkiego, że możemy to sami wydobyć. Także proszę tutaj nie importować takich rzeczy. Ja to zbudowałem. Czemu się to włączyło, ta opcja? Tu nic nie widzę, gdzie buduję. Tam już nie, to powinno mieć chyba zasięg, więc znaczy no problem. Sobie damy troszeczkę tych większych, tak dwie kratki odstępu to jest, myślę, tak jeszcze w miarę. Dobra. O. A, krzywo, że zrobił. Dobra. Jest wydobycie pełną gębą. Mamy tutaj wydobycie w centrum miasta. Wydobycie ropy w centrum miasta. Tak, centralnie w centrum miasta, no ale dobra. No niech będzie. Tak, co my tu jeszcze możemy zrobić? Mamy coś takiego jeszcze jak wydobycie tych wszystkich rud. Rudy są na wodzie w 90%. Nie wiadomo dlaczego akurat na wodzie to musieli zrobić. No ale jakoś to można wykorzystać, skoro mamy tutaj takie drogi, takie autostrady porobione. No to można by tutaj je jakoś wykorzystać. Akurat mamy tutaj ten park. O, wiem. Tutaj zanim będą te zwierzęta wodne, to musimy oczyścić tutaj ten teren z substancji, które nie są zbytnio sprzyjające tym oto stworzeniom. O, no i proszę bardzo, no, wytłumaczone, można robić, można kopać, można zanieczyszczać. Tu sobie to zrobimy, tu będzie takie wydobycie. Tylko czy ja mogę to, mogę tak od razu wydobywać rzeczy? Jak sobie, czekajcie, jak sobie zbuduję gdzieś ten budynek. Dajcie mi tutaj na razie kawałek drogi, bo ja w sumie nie wiem, czy ja tak mogę od razu te wydobywać rzeczy na wodzie. No chyba, no raczej tak. Ale no, nie jestem tak szczerze mówiąc pewien, czy na początku nie muszę wydobywać rzeczy tylko po prostu tutaj, no, z ziemi, a dopiero później spod wody. Okej, mamy tutaj tą strefę, powinno to jakoś, to sobie jeszcze przedłużymy na wszelki wypadek. I zrobimy sobie teraz ten budynek główny tego wydobywczego. Dobra, i czy ja mogę już robić takie rzeczy? Kopalnia, no nie do końca. Super! Fajnie, mogę tylko zrobić to w ten sposób. Tu mamy 0 jednostek, także niestety sobie tego nie wydobędę. A chciałem to wydobyć. A mamy, gdzie my tu jeszcze mamy? Trochę tu. Tak. W ogóle nie ma nic na lądzie, nie? No tu jest, ale. No nie, no tutaj to bez przesady. No. Tutaj bym tego nie chciał wydobywać, szczerze mówiąc, w takim miejscu. Chociaż. W sumie jakoś tutaj. Dobra, tam. Potrzebuję, nie wiem. Ludzie potrzebują miejsc pracy. O, bo jest zapotrzebowanie. Dobra, wydobędziemy sobie to. Ja myślę, że nie będzie jakiegoś dużego problemu z tym. To będzie raczej na jakieś tam, wiecie, na jakiś czas tylko. Drogę sobie zrobimy tutaj tak fajnie wzdłuż tego. Tylko też oczywiście tak bez przesady, żebym tu w ogóle te budynki pomieścił. Tak, żeby tutaj tych też kamieni nie pousuwać. Tu myślę, że sobie możemy już to jakoś podłączyć. Gdzieś w tych rejonach. Trochę będzie zanieczyszczenie, ale trochę hałasu, ale wydaje mi się, że nie będzie tragedii, szczerze mówiąc. Dobra, także budynek kolejny, ten to może być gdziekolwiek. Zadamy go tak tutaj na wjeździe. I mała kopalnia odkrywkowa. No, czy to ona taka mała? To nie powiedział. Dobra, będzie tutaj jed. Czemu to się tak zrobiło? Aha, no niech im będzie. Tu będzie jedna, tu będzie druga, tutaj będzie trzecia, tam gdzie się uda w ogóle zrobić. Tu jeszcze, tu jeszcze, tu jeszcze taka będzie. A czy to ma też takie spore zanieczyszczenie? To trochę ma. Ale domów nie dosięga, także git. Dobra. Także całe szczęście. Zrobimy sobie tu jeszcze zakład tego kruszenia. Aż on też musi być, tak, musi być w tym obszarze. Jakby nie mógł być gdziekolwiek na strefie przemysłowej, to by mi trochę pomogło.
Chyba, żeby go przenieść. Ale dobra, niech będzie tutaj, bo żeby daleko nie jeździli. No damy sobie go też tutaj, więc tak z dala od domków mieszkalnych. Tego tu już nie będziemy robić, tego schodowiska, bo nagle wszyscy... Łuki tu jest w ogóle wielkie. Nie, nie, nie. Tego to już bez przesady. Prąd się chyba ogarnął. Dokładnie, całe szczęście. Jeszcze szybka woda. Tu proszę mi tak, wyłączcie mi tutaj te wszystkie możliwości przyciągania. Także powiem, dobrze, że zrobiłem tutaj tą drogę. Kiedyś tam. To się przydała. Widzicie? Tak się robi, że się myśli już na ten, na przyszłość. Okej, no jakoś to się za bardzo w oczy w sumie nie rzuca. No niech se będzie. Przemysł to też raczej wydobędą dosyć szybko, także nie powinno być problemu z tym. Szczerze mówiąc. Dobra, jak tam na nasze... Ile pieniędzy? Skąd tyle pieniędzy? To jakiś mecz my wygrali? Halo? Jakiś mecz wygraliśmy czy coś? 22. No bo ja mam nagle zarobki na 60 tysięcy były przed chwilą. Chyba jakiś mecz był, wydaje mi się, bo to raczej niemożliwe. Czy oni już to... Co? Towarek wymazał się. Już więcej regionów handlowych. Prawdę? Handlowe jeszcze chcą? Oni też? Już tutaj zrobiłem handel i nikt się nie pobudował. Może tu nie mają... Nie, no mają wodę. Dobra, a może tutaj karetek nie macie, tych rzeczy. No, no. No, no. Dobra, tu walniemy taki szpital. Tak, żeby tu mieli wszędzie też dojazd, jakoś tak w miarę. To koło takiej damy tu głównej drogi. O, tu jest wszędzie zielono. Niech będzie, szpital. Jakąś straż pożarną. O, też by się przydała, szczerze mówiąc. Ale tą bardziej może sobie damy na dole. Tylko widzę, że tak trochę problem z zasięgiem może być. O, tutaj na górze jest lepszy ten zasięg. To niech będzie w stosunku do... Może do tej drogi. Tam sobie damy jakąś ścieżkę czy coś. Okej, okay, straż pożarna jest. Jeszcze policja. Jeszcze policja. Też gdzieś tutaj w tych okolicach bym sobie zrobił. Tu jest tak w miarę płasko. O, to niech będzie. Dobra, także tu mamy wszystko. Czy prąd się jakoś przeniesie przez ten... Nie, nie przeniesie się. Ale to może ich jakoś zachęci bardziej do tej budowy w tym miejscu. Tutaj mają i parki, i wszystkie budynki, a jakoś takim to idzie słabo. Domki cały czas widzę się budują, bo mieszkańcy przybywają. Także też git. Okej, no tutaj... O, budują się. Dobra, budują się mieszkańcy, tylko prądu nie ma. Kurka wodna. Gdzie mam im teraz ten... A mogę to jakoś tak... O, no. Coś gdzieś tutaj przejechać da się? Tu jest chyba trochę za daleko, niestety. To na razie będzie tak tymczasowo tędy. Dobra, niech będzie. Buduj to się ten handel. Handele. Budować się handele. Gdzie ja byłem? Tutaj byłem chyba. Tu mi jeszcze wody brakuje. Okej. Okay. Jak tam wydobycie rudy? Jak to tutaj idzie? 500 pracowników tutaj ma być? Bo to ja tutaj tego muszę porobić. O matko. W takim jest ile pracowników? 25, no to nie ma opcji. 50, 100, 150, max 200 tutaj może być pracowników. Kurde, to gdzie ja mam ich tyle porobić? No dobra, no ale jakoś tam sobie wydobędziemy ten... Tą rudę. Szkoda. Chyba, żeby jakoś się jeszcze z tym... Tu jest trochę rudy. Widziałem. Tu mamy trochę rudy. Dobra. No ale tu mało dosyć. Tutaj w sumie... No ale tego terenu nawet jeszcze nie mam odblokowanego. No szkoda. Tutaj chciałem zrobić, ale widzę, że no tutaj to nie ma opcji póki co. Może jak sobie to później odblokuję, to trochę będzie lepiej. Usuniemy sobie tutaj tą dzielnicę. Na razie, dobra, jak tam ten park się rozwija, ile ludzi? 400 już, o, to tylko stóweczka i będzie kolejna gwiazdeczka. Dobra, tutaj się pobudowali, tam coś tam się gdzieniegdzie buduje. Tu jeszcze jest sporo wolnych miejsc. W sumie to mogłem to trochę inaczej zrobić. Czekajcie, tutaj sobie tak, usuniemy sobie to. Tutaj będzie handel koło tego budynku.
Koło tego. Tutaj może nie, ale z tyłu to nie widzę przeciwwskazań. Tu będzie handel, dopiero tutaj będzie strefa taka. Tych biur. Tam dopiero domy, bo tu jest trochę za dużo tych domów, a aż tak dużo nie ma tego zapotrzebowania na tereny mieszkalne. Bardziej na ten właśnie handel, na przemysł, więc to będzie sobie w ten sposób wyglądało. No i też te budynki powinny być odrobinkę niższe, te przemysłowe, to nie będą tak zasłaniały tego wieżowca tutaj po środku. No tutaj się jeszcze pobudują też jakieś fajne domki, bloczki, sklepy w sensie, jakie bloczki. Dobra, no i zobaczymy, moi drodzy, jak to będzie. Dobra, jak tam to się tu. Pokażcie, ile już tego wypili z tego miejsca, tak szczerze mówiąc. No tu już prawie nic nie ma. Tu już chyba jest pusto, nie? Dokładnie. Tu już mają za mało tych zasobów naturalnych. Mamy jakąś fabrykę, tu chyba była fabryka. Tak, potrzeba drewna, no i tego, co wytwarzają tutaj ci, więc możemy sobie ją gdzieś tutaj w sumie wykonać. Na przykład tutaj bym sobie ją zrobił. Trochę zanieczyszczam, nawet bardzo. No ale dobra, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Niech będzie. Daleko jakoś nie mają, żeby z tym dojechać. Będziemy sobie produkowali, będą kolejne rzeczy. Akurat mają tutaj papier blisko. I drewno, no plastik trochę dalej, ale no też jakoś daleko w sumie to nie mają. Na autostradkę i nara, także myślę, że to sobie dadzą sobie z tym radę. Tylko trochę mnie martwi to, że tu już nie ma, już w trzech nie ma tych zasobów. To strasznie się szybko zużywa. Mam nadzieję, że jakoś to ogarną w miarę. Ile ja w ogóle za to płacę? 7000 zysku. A wydatki? No to nie jest tak, że jakoś, nie wiem, pobudowałem tego zbyt dużo. Można by tego tutaj pousuwać, ale no wydobędziemy szybko, to będziemy wtedy mogła być tutaj jakaś dzielnica też szybko, żeby tutaj ogarnąć ją. Więc w sumie to niech będzie. Tutaj jak to wygląda. Tu jeszcze możemy jakieś zrobić. Takie fajne parki jeszcze gdzieś były. Co to jest? O! Biblioteka twórców. Plac przeniesienia. Zegar odliczający. Ej, co to jest? Co to jest? Co? Kto to? To jest fajne, biblioteka. Ej, czemu ja tego nie widziałem? Bo teraz doszło w tym update'cie. Ciekawe, jak to wygląda. To jest City Skylines 2 logo. Ale fajne. Logo City Skylines 2. Ty, nie gadajcie, że ten zegar do odliczania. Czekajcie, to sobie wniosę na razie tu. Że ten zegar do odliczania to jest do tego. Że to było taki zegar, który odliczał, kiedy będzie premiera tego City Skylines 2. Tak też mogło być. Damy sobie go na razie tutaj. 131. Czy to jest zegar, który odlicza do premiery City Skylines 2? I on został. On został udostępniony. Nie, bo to jest trochę za dużo. Tutaj masz minuty, godziny. Tutaj co, lata? Nie, to chyba nie, ale co to może być? Czy to jest ten zegar, co odlicza koniec świata? Innego zegara nie potrzebujesz. Okej. Okay. Odliczający. A mogę. Jest jakieś więcej informacji o tym zegarze? Nie. Ciekawe. Fajne! Plac przyszłości. Co to? Plac przyszłości. Okej, okay, czemu taki przyszłości? Mamy tu jakieś, widzę, takie labirynty trochę. Ale fajne to jest! Zegar. Widzę, że on jest z obu stron. No. Powiem wam, ciekawa opcja. Czemu, w ogóle to jest w kategorii której? Aha, poszukiwanie skarbu. To o, też logo City Skylines 2. Też logo City Skylines 2. Żu. Matko, jakie dźwięki. Ciekawe, czy to działa, że to się jakoś ludzie stąd teleportują. Ciekawe. Fajne parki. Dobrze, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Zbudujemy sobie te parki gdzieś w mieście. Bardziej tak w miejscu bardziej pasującym. A to byłoby na tyle. Na razie, pa pa.